ja chcę zmieniać Polskę. No ale ja czy pan ma taką aspirację, żeby zmieniać, bo minister rolnictwa może to robić właśnie. Zmieniać Polskę w tym obszarze, który pana interesuje najbardziej. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy zaczęli zmieniać Polskę tutaj od takiej strony też mocnego podejścia, jeżeli będzie taka potrzeba i będzie od strony ministerialnej, to tak naprawdę ja do tej pory o tym nie myślałem. Widzę, co dzisiaj jest w ministerstwie. 6 wiceministrów, którzy totalnie się na tym nie znają. Ale będąc posłem, będzie pan też podejmował inne decyzje, takie jak na przykład głosowanie w sprawie liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Czy pan zagłosuje za liberalizacją takiej ustawy? Wie pani, dzisiaj będziemy budowali front w koalicji bardzo mocno gospodarczy, który ma bronić praw ludzi, którzy ciężko w Polsce pracują. Jeżeli mówi pani o prawach kobiet, to ja mówię tak. Chciałbym, żeby kobiety w Polsce się dogadały, pokazały, co mamy im przyklepać. I ja jako mężczyzna, jako człowiek, który patrzy na to wszystko z boku. Ale jak pan będzie sprawdzał to, czy kobiety się dogadały, bo to dosyć ogólnikowe. To nie jest ogólnikowe. No ja pana pytam o bardzo prostą sprawę, którą wyborcy powinni wiedzieć. Jak pan zagłosuje w konkretnej sprawie, tej? Jeżeli będzie środowisko kobiet, które przedstawia, chcemy tak i tak, taką mieć ustawę. No jest takie środowisko. Są projekty ustaw. Ja to bym w dużej mierze pokazał w taki sposób. Ja bym w ogóle chciał, wiem dzisiaj, że to nie jest... Trochę się pan wykręca, co, panie przewodniczący? Nie chce pan odpowiedzieć na to redaktor. Pytanie, bo jest ono niewygodne. Ono jest bardzo wygodne. Był pan mówił pan wiele przeciwko aborcji. Pani redaktor, będziemy wchodzić w takie tematy i dziwimy się, że PiS będzie na wsi wygrywał. I to właśnie takie pytania powodują, że betonujemy dzisiaj tak naprawdę poparcie PiSu i Konfederacji na wsi. Możecie grać w tą grę. Nie ugramy w ten sposób dużo. Ja mówię wprost. Ja bym chciał, żeby... To jest niezgodne z konstytucją. Zróbmy w Polsce referendum, niech idą tam wszyscy, niech mężczyźni... W sprawie aborcji. Praw kobiet. Niech mężczyźni wezmą karty, wrzucą je tam puste, niech zagłosują same kobiety, niech zdecydują. A prawem naszym mężczyzn jest powiedzenie, tak chcą kobiety. Panie przewodniczący, ostatnie pytanie, bo zmierzamy do końca. Czy pan by głosował za finansowaniem in vitro z budżetu? Tak. Nie miałby pan z tym żadnego problemu? A czy by pan głosował za likwidacją funduszu kościelnego? A to jest taki szeroki temat i ja uważam, że ten temat akurat w tej chwili, jeżeli Hołownia jeździ po kraju i opowiada w taki sposób, kiedy ludzie totalnie tego wszystkiego nie rozumieją, będzie elementem, który chociażby pogrąży PSL na polskiej prowincji. I to, że PiS sprywatyzowało Kościół i spowodowało, że Kościół jest dzisiaj tak odbierany, jak jest, no to jest nasz wspólny wielki problem. I to są tematy, do których my musimy podchodzić chociażby tak, żeby ludzie rozumieli, o czym my mówimy, jak ten fundusz kościelny wygląda, jaki on ma wpływ. Ja dzisiaj nie zgadzam się na to, żeby Kościół był prywatyzowany przez państwo i tak od niego uzależniany. Michał Kołodziejczyk, lider Agro Unii, był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.